Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie pokażę, jak rozwiązać problem braku możliwości aktywacji systemu Windows 10 po aktualizacji ze wcześniejszej wersji Windows 7 lub Windows 8. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Aktualnie, po przeprowadzeniu aktualizacji systemu operacyjnego z Windows 7 lub Windows 8 do Windows 10, często niektóre komputery mają problem z aktywacją Windows 10, przez co pozostają nieaktywowane, a na pulpicie pojawia się znak wodny: aktywuj system Windows. W takim przypadku najłatwiejszym rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie nowego, w 100% działającego klucza systemu Windows 10. Tu z pomocą przychodzi casefan.com, który oferuje tanie i jak deklarują legalne klucze oprogramowania OM, które są w 100% oficjalne i umożliwiają przeprowadzić aktywację online systemu Windows. Ponadto, serwis zapewnia całodobową obsługę klienta i dożywotnią pomoc posprzedażową. Jeśli po zakupie wystąpi jakikolwiek problem z zakupionym kluczem np. klucz okaże się nieprawidłowy i nie zadziała casefan deklaruje zwrot pieniędzy za zakup. Zatem zakup wybranego klucza licencyjnego może być doskonałą okazją, aby odnowić system operacyjny i osiągnąć poprawę wydajności oraz bezpieczeństwa. Aktualnie z okazji Black Friday, case fan ma przeceny. Link do specjalnej strony z promocjami zamieszczam w opisie filmu. W ofercie promocyjnej znajduje się system Windows 10 i 11 w wersjach Professional i Home, a także Windows Server 2022 Standard. Aktualnie CaseFan zapewnia 52% zniżki dla serii Windows z promocyjnym kodem kuponu. Ponadto w promocyjnej ofercie jest Microsoft Office 2021, 2019 lub 2016, na który aktualnie zapewnione jest 52% zniżki. Istnieje również możliwość zakupu w pakiecie, zarówno Windowsa, jak i pakietu Office, wtedy możecie liczyć na 62% zniżkę. Wszystkie kody kuponów umożliwiające skorzystanie ze zniżek, znajdziecie w opisie filmu. Cena ze zniżką jest już naprawdę atrakcyjna, ponieważ przeliczając ją na złotówki za Windowsa 10 w wersji Professional będzie to niecałe 37 zł, co w porównaniu z ceną Windows 10 Pro ze zwykłej dystrybucji, czyli około 760 zł, jest znaczną różnicą ponad 700 zł. Ponadto na stronie CaseFan zakupimy w przystępnej cenie również klucze do innych przydatnych programów, jak na przykład Ashampo PDF Pro 4, MacBooster 8, AdGuard i Obit Driver Booster 12 Pro, a Shampoo Photo Commander 18, a także programów antywirusowych jak Asset czy Bitdefender oraz wiele, wiele innych. Teraz pokażę Wam jak przeprowadzić proces zakupu. Najpierw przechodzimy sobie na stronę casefan.com. link do strony znajdziecie w opisie tego filmu. Kolejno znajdujemy interesujący nas produkt. W celu odnalezienia odpowiedniego produktu możemy skorzystać z wyszukiwarki na stronie. Ja wpisuję Windows i poniżej klikam w produkt Windows 10 Professional Key. Następnie klikam pomarańczowy przycisk Add to cart. Przechodzę do koszyka. Kolejno rozwijam pole Apply discount code i wpisuję zniżkowy kod kuponu oraz klikam Apply discount, aby aktywować zniżkę. Jak możecie zauważyć, kod kuponu został prawidłowo przyjęty, a cena zakupu została obniżona o 52%. Następnie klikam Proceed to checkout i zostaje przekierowany do strony umożliwiającej wypełnienie szczegółów zamówienia. Tutaj wypełniamy wszystkie pola zgodnie z naszymi danymi. Możemy dokonać zakupu z lub bez tworzenia swojego konta w serwisie casefan.com. Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk Update znajdujący się poniżej. Następnie klikamy przycisk Place order znajdujący się po prawej stronie. Zostajemy przekierowani do strony, na której możemy dokonać wyboru sposobu płatności. Płatności możemy dokonać za pomocą PayPal'a lub karty kredytowej. Po wybraniu sposobu płatności, klikamy przycisk Pay, po czym zostajemy przekierowani na kolejną stronę w celu dokonania finalizacji transakcji. Po dokonaniu płatności, zakupiony klucz zostaje wysłany na nasz e-mail w ciągu 5-10 minut i od razu będziemy mogli go skopiować i aktywować wybrany produkt. Teraz pokażę Wam, jak wprowadzić klucz licencyjny na przykładzie komputera z zainstalowanym systemem Windows 10 w przypadku, jeśli na przykład po aktualizacji z Windows 7 lub Windows 8 system nie chce się aktywować i chcielibyście zmienić swój klucz licencyjny lub jeśli zainstalowaliście Windows 10 bez podawania klucza podczas instalacji i aktualnie jest on nieaktywowany. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że aby klucz licencyjny zadziałał, musi on pasować do wersji oprogramowania, jaką posiadamy. Zatem, w moim przypadku, na laptopie mam zainstalowany Windows 10 w wersji Professional. Zatem, potrzebowałbym klucza licencyjnego do wersji Professional. W przypadku wprowadzenia klucza od wersji Home, to nie zadziała. Windows się nie aktywuje i odwrotnie, posiadając zainstalowany Windows Home, a wpisując kod do Professional, to też nie zadziała. W przypadku posiadania zainstalowanego Windows 10 Home, a chęci przejścia na Windows 10 Professional i użycia klucza do wersji Professional, jednym z rozwiązań jest przeinstalowanie systemu operacyjnego Windows na nowo. Przy czym na początku instalacji Windowsa na czysto wpisujemy klucz licencyjny do wersji Professional, aby taka wersja została zainstalowana. Aby aktywować Windows 10, który aktualnie nie jest aktywowany, lub zmienić istniejący klucz licencyjny na już zainstalowanym systemie Windows, w pasek wyszukiwania Windows 10 wpisujemy ustawienia aktywacji, a następnie wybieramy pojawiającą się opcję. Innym sposobem dostania się do tej opcji jest uruchomienie głównych ustawień Windows, wyboru system, a następnie wyboru z listy po lewej stronie informacje. A kolejno, kliknięciu w zmień klucz produktu lub uaktualni wersję systemu Windows. Jeszcze innym sposobem jest kliknięcie znaku wodnego na pulpicie. Teraz znajdujemy się w oknie Aktywacja. Jak widzimy, mamy tu wiersz Aktywacja, gdzie w moim przypadku mamy napisane, że system Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej, co oznacza prawidłową aktywację systemu Windows. Jeśli wasz system nie został aktywowany, będziecie mieć w tym miejscu napisane: System Windows nie został aktywowany. Poniżej mamy opcję Zmień klucz produktu, którą właśnie należy kliknąć, jeśli chcemy aktywować Windows nowo zakupionym kluczem produktu. Po jej kliknięciu pojawia się okno Wprowadź klucz produktu i to właśnie tu wpisujemy nasz nowy klucz licencji do aktywacji systemu Windows i potwierdzamy dalej. Pamiętajmy, aby podczas przeprowadzania procesu aktywacji być podłączonym do internetu. Jeśli chcesz kupić w przystępnej cenie klucz licencyjny do Windowsa, Microsoft Office lub innego oprogramowania, zapraszam na stronę casefan.com. Link do strony oraz zniżkowe kody kuponów znajdziesz w opisie filmu. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy udało Ci się aktywować Windows 10 nowo zakupionym kluczem licencyjnym. Zapraszam również do wsparcia mnie przez opcję podziękuj oraz do subskrypcji i oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć.